Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie podczas kolejnego webinaru w ramach sieci dyrektorskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej. Cieszę się szczególnie mocno, dlatego że czas mamy szczególny, już taki trochę między feryjnym a nauczaniem zdalnym, krótko poświąteczny, gorący też w sensie polityki i dyskusji na temat przyszłości polskiej szkoły. Dlatego szczególnie jestem wdzięczny za to, że Państwo zechcieli poświęcić swój czas na spotkanie z nami. Temat, którym dzisiaj się zajmiemy, jest tematem ważnym, ale takim, który też stał się trochę w ostatnim czasie gorącym ze względu na plany dotyczące zmian przepisów prawa oświatowego i bardzo taką żywą debatę publiczną na ten temat. Będziemy dzisiaj zajmować się relacjami między dyrektorem, dyrektorką, a organami, które szkołą się opiekują, organem prowadzącym i wspomnimy też o organie nadzorującym, chociaż nie mamy dziś aktywnego przedstawiciela tej grupy interesów, tak to nazwę. Niemniej jest to na tyle istotny obszar aktywności dyrektora, że pewnie nie uda nam się tego pominąć. Nie będziemy również, jeżeli Państwo pozwolą, zabierać głosu w dyskusji na temat tej nowelizacji. Będziemy się do niej odnosić, dlatego że jest ona faktem, z którym prawdopodobnie dyrektorzy będą się mierzyli, ale będziemy o tym rozmawiali tylko w kontekście pewnych praktyk, sposobów działania, które mogą dyrektorowi zapewnić lub dyrektorce zapewnić możliwość realizacji swoich celów i zadbania o skuteczne, dobre, właściwe funkcjonowanie szkoły. Także ten temat się pojawi, ale bardziej jako wyzwanie niż jako przedmiot, o którym byśmy tutaj debatowali. Centrum Edukacji Obywatelskiej zajęło już stanowisko w sprawie propozycji tej nowelizacji. I to spotkanie przeznaczymy bardziej na spojrzenie na tę sytuację z perspektywy tego, co dyrektor może tutaj zrobić. Szczególnie się cieszę, że będziemy mieli wśród panelistów, o których jeszcze szczegółowo powiem kilka słów, osoby utytułowane, osoby, które mają niekwestionowany dorobek w zakresie zarówno regulowania funkcjonowania oświaty z różnych punktów widzenia, ale także działania w różnych miejscach w sferze samorządu terytorialnego. Gościmy w Centrum Edukacji Obywatelskiej, organizacji, która już niemal 30 lat funkcjonuje na rynku oświatowym. Staramy się pomagać szkołom, wszystkim instytucjom, które są czynne w edukacji. No, same za nas mówią liczby tych osób, które z nami współpracują. Jest to blisko 40 tysięcy nauczycieli, 10 tysięcy szkół, które przewinęły się przez rozliczne programy Centrum Edukacji Obywatelskiej. To, co jest mi szczególnie bliskie, to program Szkoła Ucząca Się, w którym funkcjonuje również w ramach tego programu i tej części Centrum Edukacji Obywatelskiej funkcjonuje Odporna Szkoła i nasza sieć, w której się spotykamy. Tutaj znajdą Państwo adresy, za pomocą których można dostać się do różnych naszych serwisów, skorzystać z tego, co proponujemy dla szkół i dla edukacji. I to tyle może na początek tytułem wstępu. Powtarzam to przy każdym naszym spotkaniu, więc nie będę już tutaj dłużej Państwa uwagi tym zajmował, ale bardzo zachęcam do tego, by korzystać z tej formy dostępu i współpracy z nami, bo można uzyskiwać różne interesujące informacje, korzystać z programów, które CEO dla szkół proponuje. Zachęcam też do zadawania pytań na czacie, też do dzielenia się swoimi opiniami na temat wypowiedzi naszych panelistów,
czy też własnych przekonań związanych z tematem, którym się dzisiaj zajmujemy. Jest to też okazja do tego, żeby Państwo między sobą wymieniali się i dobrymi praktykami, i wątpliwościami, i niepokojem. Dla nas z kolei ten czat jest informacją o tym, czym na co dzień żyjecie i ma wpływ też na to, jakie tematy wybieramy na przyszłość. Tutaj mają Państwo krótkie prezentacje naszych dzisiejszych panelistów, panelistki i panelistów. Gościmy Joannę Walczak, która łączy dyrektorowanie szkole ponadpodstawowej z byciem radną w gminie miejskiej. Jest też osobą bardzo aktywną w różnych formach wsparcia oświaty, nie tylko we własnej szkole, ale też w innych. Długo współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ma praktykę związaną ze wspieraniem zmian w innych szkołach. Jest również konsultantką w ramach studiów podyplomowych liderów oświaty i pewnie ten punkt widzenia będzie istotny w naszych dzisiejszych prezentacjach. Tomasz Gleban, wicestarosta powiatu kieleckiego, ale osoba, która, no nie chcę powiedzieć zjadła zęby, bo wygląda, że Tomasz wciąż je ma, ale bardzo dużo robił dla oświaty w różnych pozycjach. Był nauczycielem, dyrektorem szkoły, dyrektorem wydziału w kuratorium, wicekuratorem w Świętokrzyskim Oświaty, a obecnie jest wicestarostą bodajże największego w Polsce powiatu. Pewnie jeszcze o tym przy jakiejś okazji powie. Również jest trenerem, wykładowcą, osobą współpracującą przy różnych projektach dotyczących wsparcia oświaty. I pan Marcin Skonieczka, wójt gminy, która została utytułowana w różnych rankingach i programach pokazujących dorobek i doświadczenie jednostek samorządu terytorialnego. Też osoba aktywna we wsparciu lokalnej oświaty. Mamy zatem osobę, która patrzy na oświatę z perspektywy dyrektora, z perspektywy starosty i z perspektywy wójta. Mamy duży samorząd, mamy samorząd mniejszy. Ten duży ma kilka szkół, ten mniejszy ma jedną, za to wielką. Ale wszyscy nasi paneliści mają wiele ciekawego do powiedzenia na temat funkcjonowania w relacjach z dyrektorami i dyrektorkami. I chciałbym już bardzo oddać im czas. Zapraszam, Tomku, gdybyś mógł zacząć. Chcielibyśmy na początku poświęcić trochę czasu na to, żebyście powiedzieli dwa słowa o swoich doświadczeniach związanych z budowaniem tych relacji z dyrektorami, w wypadku Asi relacji z samorządem. Jak to u Was wygląda? W jakim jesteście miejscu, jeśli o to chodzi? Tomku, zapraszam. Tomku, musisz włączyć mikrofon. Tak, bardzo dziękuję. Chciałem powiedzieć, czy ciekawe nasze wystąpienia i uwagi będą, to się okaże. Może na koniec na naszym czacie. Tak, rzeczywiście, jakim miejscu jesteśmy? Ja, tak jak mówiłeś, mam jakieś doświadczenie, nawet kilkunasto, kilkudziesięcioletnie, jeżeli chodzi o pracę w różnych podmiotach. Wiadomo, że mamy te podmioty trzy, jeżeli chodzi o tą oświatę taką zasadniczą, więc szkołę jako jednostkę oświatową, organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący. W tym momencie pracuję w organie prowadzącym i rzeczywiście nadzoruję szkoły, które się znajdują w powiecie kieleckim, ale moje doświadczenia kilkunastoletnie jako dyrektora i również pracy w kuratorium, myślę, że one procentują po części, jeżeli chodzi o tą moją współpracę i budowanie relacji z dyrektorami. Jeżeli chodzi o pracę tutaj w starostwie, to mamy to szkoły ponadpodstawowe, szkoły, znaczy ponadpodstawowe oczywiście, tylko i wyłącznie to są szkoły i zawodowe, i technika, i licea, ale mamy też poradnie, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, no tego typu jednostki oświatowe.
Ja powiem tak, jakoś prywatnie mi się dobrze współpracuje z dyrektorami tych jednostek. Rozumiem ich pracę, mam nadzieję, że oni mogą powiedzieć to samo jakby o współpracy ze mną, dlatego że moje doświadczenia praktycznie no to z tej każdej strony, tak jak mówiłem, procentują. Wypracowujemy fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o te tematy, które będziemy tutaj dzisiaj poruszać, ja na razie może je minę, tak, bo mam gdzieś je w głowie do późniejszego omawiania, ale też będę starał się podczas tej dzisiejszej naszej takiej wspólnej debaty powiedzieć o ciekawych przypadkach praktycznych, z którymi się spotkałem w mojej pracy, bo przygotowując się do tego naszego spotkania tutaj z Przemkiem, z Jasią i z Marcinem, dyskutowaliśmy nad różnymi formami tej współpracy, jeżeli chodzi o IOTST, organ prowadzący i organ nadzoru. I narzucił mi się od razu takie ciekawe przypadki, o których myślę, że potem będę mówił. Na razie nie przedłużam, oddaję głos kolejnemu prelegentowi. Bardzo dziękuję. Marcinie, co ty byś mógł tak wstępnie i ogólnie powiedzieć na temat tej współpracy, którą współorganizujesz z dyrektorami, dyrektorkami u siebie? Zacznę od tego, że wójtem gminy jestem od 11 lat. No i przez wiele lat to nasza współpraca sprowadzała się do zatwierdzania arkusza organizacyjnego i dbania o finanse. Do tego pewnie jeszcze dzisiaj wrócę. Natomiast takim punktem przełomowym był 2017 rok, kiedy była wdrażana reforma. I ona, delikatnie mówiąc, kosztowała mnie wiele nerwów, to znaczy wszystkie nasze plany związane z rozwojem oświaty, z rozwojem edukacji przedszkolnej, wszystkie te założenia na wiele, wiele lat zostały jednego dnia, można powiedzieć, wywrócone do góry nogami. Bardzo mnie to, mówiąc wprost, wkurzało i nie mogłem sobie z tym poradzić. I pomogła mi rozmowa z panią Katarzyną Hahn, która kiedyś była ministrem edukacji. W ramach takiego projektu ze szkoły liderów mieliśmy okazję odwiedzić jej szkołę. I ona doradziła nam, że zamiast się denerwować na zmiany, które i tak nastąpią, bo nie jesteśmy w stanie ich powstrzymać, to lepiej zastanowić się, jak te zmiany wykorzystać w najlepszym stopniu. I wtedy rzeczywiście zaczęło się zmieniać moje podejście do oświaty na terenie gminy. I zacząłem się zastanawiać, co tutaj mogę zrobić jako wójt. Drugim takim ważnym wydarzeniem, które miało wpływ na moje podejście, to był udział w Akademii Leadership Academy for Poland. To było takie szkolenie, gdzie zrozumiałem, że jako wójt niekoniecznie muszę wszystkim zajmować się sam i że czasami pewne zmiany można wprowadzać, inspirując czy spaniając innych do zastanawiania się nad tematem. I tak też zrobiłem. W wyniku tych dwóch wydarzeń zrodził się pomysł organizacji forum edukacyjnego w gminie Kłużnica. Takie forum przeprowadziliśmy, zaprosiliśmy na nie dyrektorów, nauczycieli, uczniów, rodziców, radnych, pracowników urzędu i postawiliśmy sobie pytanie, takie moim zdaniem kluczowe, po co nam szkoła? Czyli zaczęliśmy zastanawiać się, po co w ogóle szkoła powstała, jaką pełni funkcję. No i się okazało, że mamy bardzo różne perspektywy w tych różnych grupach, o których wymieniłem, ale też pomiędzy osobami, na przykład rodzicami, są też bardzo różne poglądy. I wartościowy był sam proces rozpoczęcia tych rozmów, zastanawiania się, poznania innych poglądów. Na tych forach było ich kilka, gościliśmy różne osoby, między innymi była to Ewa Radnowicz, Oktawia Gorzeńska czy Tamara Kastrzyk z Family Lab. I te osoby też nam pokazywały różne perspektywy patrzenia na edukację. Mi osobiście bardzo blisko jest taka koncepcja, którą widziałem w szkole Ewy Radanowicz, gdy tam u niej byliśmy na wizycie studyjnej, ona powiedziała, że najważniejszym celem ich szkoły jest dobrostan, czyli szczęście i zdrowie. I to łatwo i ładnie się mówi, natomiast w praktyce jest to trudno wdrożyć, bo w szkole jest bardzo dużo różnych oczekiwań z różnych stron i ta ładna idea jest trudno wdrażalna. Drugą taką ideą, która jest mi bliska, to są przemyślenia Jaspera Jula. I jako rodzic, bo też mam czwórkę dzieci, z tego trójka chodzi do szkoły, to bardzo duże znaczenie miały dla mnie takie słowa, które on napisał w jednej z książek, że musimy się zastanowić jako rodzice, czy chcemy mieć dziecko posłuszne, czy zdrowe psychicznie, że nie da się tych dwóch rzeczy mieć naraz. No i w takim duchu prowadzimy sobie rozmowy, dyskutujemy, zastanawiamy się, zdarzamy różnego rodzaju działania.
O tym pewnie jeszcze później będę miał okazję opowiedzieć. Natomiast jeśli miałbym powiedzieć, w jakim miejscu jesteśmy teraz, to mam takie poczucie, że wzruszyliśmy fundamenty, zasialiśmy jakiś taki, myślę, że pozytywny zamęt w funkcjonowaniu szkoły i szkoła obecnie jest w takim miejscu, gdzie rozpoczynają się pewne zmiany. Ja nie wiem, gdzie te zmiany nas zaprowadzą, nie wiem, jaki będzie efekt tych zmian, bo tutaj, tak jak powiedziałem, moja rola jako wójta raczej jest taką rolą wspierającą, inspirującą, być może czasami nawet drażniącą. Natomiast cała praca i pomysł na szkołę, no, to tak czy inaczej musi wypracować dyrektor i nauczyciele i cała kadra pedagogiczna. Także jestem ciekaw, w jaką stronę to wszystko się będzie u nas rozwijało. Dziękuję. Marcinie, a gdybym mógł spytać, jak mówiłeś o tych podejmowaniu takich przedsięwzięć, które służyły do tego, żeby wspólnie wypracować pomysł na szkoły w gminie, to jak wyglądało podejście dyrektorów szkół, ale też nauczycieli do tego procesu? Co takiego zrobiłeś, że wzbudziłeś ich zaufanie, że wzięli w tym udział i zaangażowali się? To jest proces. To nie jest tak, że mogę liczyć na zaufanie wszystkich. Są osoby, które bardziej przychylnie podchodzą do tych wszystkich działań. Są takie osoby, które się przypatrują, a są takie, które to negują. Więc to jest bardzo zróżnicowane i myślę, że to trzeba lat, żebyśmy wspólnie wypracowali jedną wizję. Takim jednym z przykładów, które na przykład zrobiliśmy w zakresie reformy, to było przeprowadzenie takich szerokich badań preferencji, czyli pytaliśmy wszystkich nauczycieli, pytaliśmy wszystkich rodziców i wszystkich uczniów o to, jak ma ta szkoła wyglądać po reformie, w jakim modelu ma funkcjonować. I wybraliśmy rozwiązanie, które było najbardziej, że powiem, popularne, zyskało najwięcej zwolenników. Ja akurat osobiście nie byłem zwolennikiem tego rozwiązania, natomiast poszedłem tutaj za głosem większości. Do dzisiaj mam wątpliwości, czy to jest najlepsze rozwiązanie, ale no tak postanowiliśmy wspólnie, że w tą stronę idziemy i w takiej strukturze działamy. To znaczy, ta struktura wygląda w ten sposób, że kiedyś mieliśmy w jednej miejscowości gimnazjum, w drugiej miejscowości mieliśmy szkołę podstawową. Dzisiaj mamy jedną szkołę w dwóch budynkach i w dwóch budynkach, w tych dwóch miejscowościach są oddziały od 0 do 8, natomiast jest to jeden organizm, jest to jedna szkoła. Rozumiem. Dziękuję Ci bardzo. Asiu, poproszę Ciebie. Tak, tak. Jak już wspominał Przemek, ja jestem dyrektorką zespołu szkół ponadpodstawowych, podległych starostwu i mam 15-letnie doświadczenie właśnie w temacie bycia dyrektorką znajdującą się pomiędzy Radą Pedagogiczną a organem prowadzącym czy nadzorującym. Tutaj nawiązuję do tematu naszego dzisiejszego webinara. I po tych 15 latach takich relacji, które przechodziły różne stadia, od wzajemnej euforii, szacunku, poprzez docieranie się, poprzez różne wpadki z jednej czy z drugiej strony, to powiedziałabym, że z punktu widzenia dzisiejszych naszych relacji są one, jeśli chodzi o organ prowadzący, bardzo poprawne, taką dużą dozą wzajemnego szacunku, dyplomacji, ale też i ostrożności poprzez docenienie tego, co mamy w tych naszych relacjach i nie popsucie tego. I tutaj bardzo mocno bazuję na autentycznym wsparciu naczelnika edukacji i pracowników Wydziału Edukacji, z którymi mam bezpośredni kontakt. W kuratorium oświaty, czyli w organie nadzorującym, też otrzymuję dużo zaufania i wsparcia i przychylności, przy czym to też jest taki proces, wypracowanie sobie w jakiejś pozycji, bo jest ta pozycja związana niezaprzeczalnie nie tylko z działaniami szkoły, które uzyskają aprobatę kuratorium, ale także z osobą samej wizytatorki, która sprawuje bezpośredni nadzór nad moją szkołą. Też tak to mocno podkreślam, bo te nasze relacje między urzędami, między organami, to są tak naprawdę relacje międzyludzkie. I też będę na nie zwracała mocną uwagę. 3 lata temu zostałam radną miejską i z tej pozycji mam możliwość przyglądania się relacjom Urzędu Miasta z podległymi placówkami oświatowymi i dyrektorami i w zasadzie i też czerpać z tego, ja jako dyrektorka, rozumieć pewne posunięcia mojego organu prowadzącego poprzez możliwość przyjrzenia się posunięciom Urzędu Miasta, czyli organu prowadzącego dla szkół podstawowych i dla przedszkoli w mieście. Ale też mam możliwość wpływu na relacje pomiędzy dyrektorami
a Urzędem Miasta, czy też pomiędzy dyrektorami a radnymi, poprzez zaprezentowanie punktu widzenia dyrektora szkoły, po prostu z mojej perspektywy, z moich własnych doświadczeń. A ponieważ jestem również w ramach bycia radną przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, do których wpływają między innymi skargi na dyrektorów szkół i przedszkoli, to mam możliwość rozpatrywania i rozwiązywania problemów, mając właśnie dyrektorskie doświadczenie, wiedzę i zrozumienie dla realiów pracy dyrektora szkoły i przedszkola. I myślę, że jest to pomocne nie tylko mnie, ale również dyrektorom, którzy znajdują się właśnie na terenie Urzędu Miasta. Ale tą trzecią perspektywę, z której też będę patrzyła na te relacje dyrektora z organem, to chciałam przedstawić ją poprzez właśnie studia podyplomowe liderów oświaty, bo jest to dla mnie duża perspektywa rozwoju, którą mam już od 2010 roku, ponieważ najpierw byłam studentką tych studiów, a teraz od 2012 roku jestem osobą, która prowadzi również tam zajęcia. Są to studia dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół organizowane przez Kolegium Civitas, przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i z udziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, myślę, że stowarzyszenia mocno znanego w skali całego kraju. I ten obszar działania jest dla mnie taki najbardziej budujący, wzmacniający, dający również wiele doświadczenia i wiedzy i dający bardzo dużo satysfakcji i również mnie jako osobie prowadzącej, dający też wsparcia nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale w takich sytuacjach związanych z wprowadzaniem zmiany. I z tej pozycji będę też często mówiła właśnie głosem dyrektorów konsultantów skupionych wokół tych studiów oraz głosem studentów aktualnej edycji, studentów i dyrektorów konsultantów, którzy wypowiedzieli się w tym temacie. Dlaczego poprosiłam ich o głosy w tym temacie? Ponieważ zależało mi bardzo przekazać na tym webinarze punkt widzenia wielu dyrektorów, bo bardzo wielorakie, bardzo różne są relacje szkół z organem prowadzącym, z organem nadzorującym. Jest ogromna różnorodność wzajemnych relacji, ponieważ jesteśmy z różnych środowisk, tak jak różne są nasze szkoły. I tutaj może od razu powołam się na doświadczenie mojej koleżanki, dyrektorki, konsultantki, która już opuściła nasze szeregi, jednakże będąc dyrektorem, postanowiła zmienić swoje stanowisko i przejść na stanowisko naczelnika Wydziału Edukacji, będąc przekonaną, że z tej pozycji będzie bardziej sprawcza, będzie zmieniała lokalną oświatę i z większą skutecznością niż wtedy, gdy była dyrektorem, będzie mogła działać w oświacie. Naczelnikiem już nie jest, zrezygnowała, ponieważ ta funkcja jej pokazała, że tak naprawdę duże sprawstwo, prawdziwe sprawstwo mają dyrektorzy. Czyli z naszej pozycji, drodzy dyrektorzy, jesteśmy w stanie dużo zdziałać dla lokalnej oświaty, dla polskiej oświaty. A jak? Ja myślę, że właśnie ta dyskusja i wiele różnych innych pomoże nam w złapaniu tej perspektywy, w złapaniu odwagi i pokaże nam możliwości, w jaki sposób możemy podziałać, mając na pozór związane ręce przepisami. Także z mojej strony myślę, że to byłoby na razie tyle. Dziękuję. A dziękuję, ale jeszcze chciałem dopytać, bo zrozumiałem z tego, że możesz reprezentować nie tylko swój punkt widzenia, ale także punkt widzenia dyrektorów, którzy są w SPLO, tak, i tych, którzy współtworzą SPLO jako konsultanci. I do tego będziemy się na pewno odwoływać, ale ja jeszcze chciałem sięgnąć do tego twojego doświadczenia radnej i spytać, bo jesteś trochę między tymi środowiskami, między samorządem a dyrektorami, bo sama jesteś dyrektorką i sama jesteś radną. To jak sądzisz, jakie sprawy najtrudniej jest wytłumaczyć jednej stronie o stanowisku drugiej albo tej drugiej o stanowisku pierwszej? Jakbyś podała jakiś przykład takiej sprawy, w którą trzeba włożyć dużo energii, żeby wzajemnie się zrozumieć. Jejku, ja myślę, że to jest sprawa, która spędza sens oczu i organom i dyrektorom, czyli pieniądze, finanse. Czyli chęć dyrektora do zmian związanych z procesem nauczania, uczenia, czy doposażenia szkoły, czy pójścia w jakieś projekty, a ograniczenia, autentyczne ograniczenia organów prowadzących. I nie dlatego, że wójt, czy starosta, czy burmistrz nie chce,
ale po prostu nie jest w stanie, nie ma takich możliwości. I no, zresztą często mówi się, że jeżeli nie wiemy, o co chodzi, to chodzi o kasę i tutaj często są punkty starcia. Poza tym też i merytoryczne sprawy, czy też właśnie to, co wspominałam, bycie przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków, Petycji pokazało mi, jak ważna jest komunikacja dyrektora z organem prowadzącym, z burmistrzem, czy z naczelnikiem Wydziału Edukacji, którzy wiedzą, znają placówkę, wiedzą, jak ona funkcjonuje i w przypadku skargi też już mają pewien obraz dyrektora i placówki i też wtedy są w stanie spojrzeć bardziej przychylnie na sytuacje, których mamy w okresie pandemii coraz więcej skarg, roszczeniowości, ale to myślę, że doświadczamy wszyscy, nie tylko radni. No tak. Czyli rozumiem, że to, co bywa często trudne, to jakby dbanie o to, żeby te poszczególne ośrodki, dyrektorzy, samorządy, kuratorium rozumiały wzajemnie, że ich działania służą jakiemuś dobru i funkcjonują w ramach pewnych ograniczeń, które są charakterystyczne dla tych miejsc. Okej. Bardzo Wam dziękuję za tą wstępną prezentację, która trochę pozwoliła nam zobaczyć, jak na sprawę patrzycie, ale chciałbym już przejść do takiego obszaru merytorycznego wprost. Kiedy rozmawialiśmy na temat tego, czym się właściwie zajmiemy w kwestii w końcu tak wielostronnej, jak relacja między dyrektorem a organami, a w tle rada pedagogiczna, czyli ci nauczyciele, którzy de facto decydują o sposobie, jakości funkcjonowania już na lekcji w pracy z samymi uczniami, to doszliśmy do wniosku, że takim obszarem, jakby nad którym warto się skupić, jest właśnie samodzielność i samostanowienie szkoły, bo myślę, że wszyscy się tu zgodzimy i pewnie większość, czy też wszyscy nasi słuchacze, że wszystkie te podmioty, i kurator, i samorząd, i dyrektor szkoły, czy też dyrektorka, to są osoby, które mają na sercu dobro dziecka. Niemniej jednak, dobro dziecka, dobro ucznia, niemniej jednak usytuowanie prawne, poglądy, funkcjonowanie w ramach pewnych realiów finansowych, politycznych, powoduje, że te środowiska mają rozmaite priorytety, które nie zawsze są takie łatwe do pogodzenia. Z drugiej strony my w CEO zawsze działamy na rzecz tego, żeby szkoła mogła realizować swój własny program, żeby szkoła była taka, jaka chce być, żeby poświęcała uwagę temu, ale też działała na rzecz swojego pomysłu na relacje, na budowanie relacji i pomaganie uczniom w rozwoju i uczennicom. Więc jest to ważny obszar, a z drugiej strony on wydaje się być właśnie takim obszarem potencjalnie kontrowersyjnym, a być może właśnie nie. Jak w ramach tej triady, w którą wchodzi samorząd, nadzór zewnętrzny, państwowy i sam dyrektor czy dyrektorka, zachować tę samodzielność, jak o to dbać, żeby szkoła mogła być dobra tak, jak chce być dobra. Asiu, od ciebie zacznij. Tak. No, ja jak słucham właśnie o dyrektorze, organie prowadzącym, organie nadzorującym, to od razu mi się przypomina utwór Reja, Krótka rozprawa pomiędzy panem wójtem a plebanem. No tak. Tak. Przy czym nie chciałabym, żebyśmy właśnie w coś takiego weszli. Pleban już jest, Asiu. Proszę? Pleban jest. O, właśnie Tomek, tak, zgadza się. A Marcin jest wójtem, więc to tobie zostaje rola pana. Ale to bardziej pokazałam jako antyprzykład tego, żeby do tego nie doprowadzić. Bo w zasadzie cóż, będąc młodym dyrektorem, a takich młodych dyrektorów mamy tutaj na pewno też wielu, to człowiek wchodząc w to, idzie na te szkolenia. Słyszy o tym, co mówi ustawa o samorządzie gminnym, powiatowym, prawo oświatowe, ustawa o finansach publicznych, jakie są zakresy działań poszczególnych organów prowadzących, w zasadzie takich naszych dwóch panów, organu prowadzącego czy organu nadzorującego. No i teraz ten organ prowadzący ma nadzór nad naszą działalnością, nad działalnością szkoły, którą ja prowadzę w zakresie spraw finansowych, administracyjnych. Obszar zupełnie nieznany
dla dyrektora, który najczęściej w zdecydowanej większości wychodzi ze środowiska oświatowego, był nauczycielem. Może miał to szczęście być wicedyrektorem, ja akurat nie, czyli zdobył doświadczenie, ale tak naprawdę nagle wchodzi w sprawy, które są dla niego przerażające. Ja pamiętam pierwsze lata mojego dyrektorowania, to było tworzenie takich osłon, jak się zabezpieczyć, żeby nie zapłacić tej kary, o której mówi wykładowca, żeby nie ponieść konsekwencji takich czy innych działań, bo dla mnie to była czarna magia. Niemniej jednak można było przez parę lat oswoić te wszystkie rzeczy, wyselekcjonować te, na które mamy wpływ, a na które nie mamy i zrozumieć, jakie są uwarunkowania też pracy organu prowadzącego. Dlatego też po tych latach bycia dyrektorem, po kilku latach, kiedy już pewien dystans i takie bezpieczeństwo, jeśli chodzi o wielość przepisów prawnych, miałam, zabezpieczyłam sobie, to zaczęłam się zastanawiać, co jestem w stanie zrobić. O to też poprosiłam właśnie wspominanych tutaj cały czas studentów studiów podyplomowych liderów oświaty. I wspólnie w zasadzie stworzyliśmy taki prawie dekalog dobrych praktyk, czyli dbania o dobre relacje, bo jak to jedna z dyrektorek powiedziała, tylko w relacji możemy zrobić coś dobrego. Czyli o te relacje jesteśmy w stanie zadbać. W organach prowadzących, nadzorujących, w szkole są ludzie. W związku z tym już od pierwszego punktu zaczęliśmy w ten sposób, żeby uczłowieczyć ten organ prowadzący. Ale chodzi mi tutaj o to, nam chodziło o to, żeby w organie prowadzącym, w organie nadzoru widzieć ludzi. Widzieć człowieka i wzajemnie powodować, żeby również w nas wizytatorka, czy pracownik Wydziału Edukacji, czy starosta, czy wójt też widział człowieka. Czyli obdarzać się wzajemną ludzką życzliwością i zrozumieniem stron. I nie bać się pracownika jednego organu czy drugiego, bo tam w tych organach pracują tylko ludzie, czy aż ludzie i nie zawsze mają rację. I my też w związku z tym nie zawsze musimy mieć rację. Ale na pewno to, co możemy zrobić, to rozmawiać. Rozmawiać, ale też słuchać z uważnością. Ja tak patrząc na naszą pracę, pracę nauczyciela, później dyrektora, widzę, że my nie mamy problemu z mówieniem, mamy bardziej problemy ze słuchaniem. Zresztą chyba to jest w takiej psychice ludzi w ogóle pisane, że łatwiej nam się mówi, a trudniej nam się uważnie słucha. Więc myślę, że ta uważność w słuchaniu również pracowników tych dwóch organów. I proste takie gesty. Są święta, czy urodziny, czy imieniny, wyślijmy życzenia. Jest spotkanie, czy jest kontrola, postawmy kawę, herbatę, jak trzeba to obiad. I jakby zbudowanie tych relacji, to uczłowieczenie tych organów naszych, tak brzydko to nawet brzmi słowo organ, powoduje, że dochodzimy i do tego, że kontrola, która do nas przychodzi, czy z kuratorium, czy w moim przypadku ze starostwa, może nam też coś dać. Czyli tą kontrolę mogę potraktować jako uczącą. W drugim punkcie dałam też coś ważnego dla mnie, co jest właśnie pomocne w budowaniu relacji, czyli wzajemne docenianie. Ale odróżniłabym to od chwalenia, słodzenia, od pochlebstw czy pustych słów, bo docenianie to jest mówienie o tym, co już jest dobre, co już jest pozytywne, co jest autentyczne. I zachęcałabym bardzo, aby w rozmowie z pracownikami organów jednego czy bądź drugiego mówić otwarcie nie tylko o sukcesach, ale również i o trudnościach. To też pokazuje nasze człowieczeństwo i autentyzm, bo wszędzie tam, gdzie są zmiany, gdzie coś robimy, to te trudności muszą się pojawiać. No i pozbyć się lęku przed zadawaniem pytań kierowanych do pracowników. Ja ten lęk bardzo długo miałam. On wynika z tego, że nie czułam się pewnie na swoim stanowisku. Bałam się odkryć, że ja czegoś nie wiem. A tak naprawdę po 15 latach dyrektorowania ja dalej dużo rzeczy nie wiem. Tylko teraz już nie mam oporów przed tym, żeby po prostu zapytać. I wtedy jest już łatwiej rozmawiać nawet o najtrudniejszych sprawach. I też budujemy taką gotowość do przyznania się do błędów w wypełnianiu chociażby dokumentacji, czy braku wiedzy, czy w przypadku podjęcia złej decyzji. Takim też kolejnym dobrym elementem, który u mnie się sprawdził i u wielu dyrektorów studiów podyplomowych liderów oświaty, to jest zapraszanie władz samorządowych do szkoły. My mamy przecież w programach zarówno szkół podstawowych, jak i szkół ponadpodstawowych lekcje związane właśnie o samorządzie, lekcje z samorządnością.
przed pandemią, bo teraz troszeczkę jest to zawieszone z wiadomych powodów, ale starosta przychodził na lekcje właśnie czy z wiedzy o społeczeństwie, historii czy społeczeństwa, ale też dbałam, żeby również burmistrz, który nie jest moim organem nadzorującym, organem prowadzącym, niemniej jednak jest burmistrzem dla wielu moich uczniów. Także żeby to było spotkanie zarówno z burmistrzem, jak i ze starostą. Wiem od dyrektorki z tych studiów podyplomowych liderów oświaty, że ona również zaprasza panią burmistrz na zajęcia do klas 1-3, również na zajęcia z lekcji wychowawczych. Także myślę, że to jest pomysł, który można rozważyć, a może już stosujecie w ogóle coś takiego. No i kolejny taki czwarty punkt, który wyodrębniłam właśnie poddając refleksji moje praktyki współpracy z organem prowadzącym, to jest zaproszenie samorządowców, radnych czy pracowników kuratorium na uroczystości szkolnej. Przy czym nie chodzi mi tylko o takie standardowe typu otwarcie roku szkolnego, zamknięcie roku szkolnego czy pożegnanie maturzystów, ale również na spotkanie na przykład związane z Dniem Edukacji Narodowej czy spotkania związane ze świętami, spotkania z nauczycielami podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej, ale też i spotkanie w trudnych sytuacjach, na przykład w przypadku zmiany stanowiska, kiedy młody dyrektor obejmuje stanowisko. Fajnie jest, jeśli burmistrz, starosta czy wójt wesprze tego nowego dyrektora i na przykład wprowadzi go do grona pedagogicznego jako dyrektora. Myślę, że też to, co się u mnie sprawdziło, to jest włączanie obu organów do realizacji działań szkoły poprzez patronaty. To jest korzyść taka, że jeżeli starosta czy kurator jest patronem konkursu, to po pierwsze szybciej przyjedzie do mojej szkoły, a po drugie często to się wiąże z tym, że mamy po prostu nagrody dla uczestników takich konkursów. Ale też inne obszary właśnie związane z tym punktem, poprzednie z tym punktem czwartym, to jest na przykład zapraszanie pracowników czy edukacji, czy kuratorium do przyjrzenia się programom, które są realizowane u nas w szkole. Na przykład ja realizowałam w szkole aktualne programy całościowy rozwój szkoły jedynka czy dwójka i na przykład na zamknięcie takich projektów, programów, kiedy pokazywaliśmy, nad czym pracowaliśmy, co nam się udało, zawsze zapraszałam przedstawicieli właśnie tych organów. Ale koleżanki ze studiów mówią, podyplomowych liderów oświaty, mówią, że one nawet zapraszają na te takie szkoleniowe warsztaty związane z wdrażaniem pewnych programów. Dlaczego? Bo wtedy jest większe zrozumienie tych organów dla tego, co się w szkole dzieje. Często w Wydziale Edukacji, w kuratorium zazwyczaj pracują osoby, które były związane z pracą w szkole, w związku z tym to ich interesuje. A często też z pozycji rodzica są zainteresowani tym, co się w danej szkole dzieje, bo być może dziecko do tej szkoły chodzi, a nawet jeśli nie, to z perspektywy innej szkoły też widzi, co szkoły mogą, w jakich obszarach się rozwijać. I tutaj jeszcze jedna z dyrektorek podała, że im bardzo pomaga to, że na przykład szkolenia tak zwane twarde z przepisów prawa oświatowego są realizowane w szkole bądź też w organie prowadzącym i wtedy słuchaczami są nie tylko dyrektorzy, ale też pracownicy organów prowadzących. I wtedy, kiedy osoba z zewnątrz podaje pewną wykładnię prawa, to ułatwia to później współpracę właśnie dyrektora z organem prowadzącym. Jakby jest większe zrozumienie. No, a wracając jeszcze do takiego pokazania działalności szkoły, to myślę, że teraz wiele szkół ma programy, na przykład Erasmusy, które musimy, bo takie są wymogi projektów, reklamować, promować. I ja na takie spotkania też zapraszam przedstawicieli obu organów. Organizujemy też konkursy powiatowe, czy też ogólnopolskie pod patronatami obu organów i tutaj też zapraszamy na zamknięcie takich konkursów. Więc myślę to, żeby po prostu otwierać drzwi szkoły dla ludzi związanych z tymi dwoma organami, powoduje większe zrozumienie specyfiki naszej szkoły, naszych potrzeb. No i rozumiem, że też większe szanse na to, żeby owo samostanowienie było uszanowane przez organy, tak, żeby było miejsce na to, żeby realizować to tak, jak chcemy. Dokładnie. W tym punkcie piątym to jest moje doświadczenie osobiste, a mianowicie raz w roku na terenie mojej szkoły odbywa się Komisja Oświaty i raz w roku Komisja Rewizyjna.
Co to powoduje? Powoduje to to, że członkowie komisji, radni powiatowi wchodzą w mury mojej szkoły, a nie zawsze jest im po drodze, bo są to ludzie zazwyczaj związani zawodowo z innymi miejscami pracy. Natomiast w ramach posiedzenia komisji są w stanie przyjść do mojej szkoły. I dzięki temu ja też pozyskuję sojuszników dla szkoły, ale nie po to, żeby pokazać tym radnym, zobaczcie, tutaj mam dziurę, a nie chcę mi burmistrz dać, bo myślę, że to w ogóle nie jest dobra droga, tylko po to, żeby pokazać, że to już mamy w szkole, to uzyskaliśmy, to od organu prowadzącego dostaliśmy, czy byliśmy w stanie pozyskać, czy razem wspólnie coś zbudować, a rzeczywiście są jeszcze inne potrzeby, jak zawsze w każdym obszarze, o które będziemy czy wnioskować, czy je naświetlać. Przy czym ja bym tutaj też zwróciła uwagę na taką dyplomację dyrektora i ostrożność, ponieważ radni są z różnych klubów, sprzyjających bądź też niesprzyjających staroście, wójtowi czy burmistrzowi. I teraz pytanie, czy ja jako dyrektor chcę wejść w konflikt, czy wyjść z konfliktu i wykorzystać do tego radnych, czy nie? Więc myślę, że tutaj też trzeba to strategicznie rozważyć i rozegrać. Asiu, ja wiem, że mówisz bardzo takie, bym powiedział, strategicznie ważne rzeczy, ale muszę cię poprosić o to troszeczkę przyspieszenie. Dobra. Ze względu na to, żeby było miejsce dla panów też. Dobrze, to ja już przechodzę szybko do szósteczki. Angażowanie szkoły w działania organów obu, bo nie chodzi o to tylko, żebyśmy byli biorcami, ale żebyśmy też jako szkoła coś dali. Jeżeli burmistrz organizuje dużą imprezę i liczy na to, że wesprzemy my jako szkoła, to po prostu to zróbmy. A jak kuratorium organizuje konferencję, na którym są potrzebne dobre praktyki i prosi nas o to, no ja nigdy nie odmawiam i wtedy również promuję naszą szkołę. Częste cykliczne spotkania, rozmowy. Rozmawiajmy, komunikacja jest podstawą wszystkiego. Mamy teraz pandemię, ale są telefony, są spotkania online. Przy czym ja do każdej takiej rozmowy się przygotowuję. Konkretne, twarde dane, za co, za ile, dlaczego jest ważne, jeśli chcę coś dostać od organu prowadzącego dla szkoły. Ale również rozmawianie w sytuacjach kryzysowych. Zanim się mleko rozleje, przedstawmy nasz punkt widzenia, co się wydarzyło, ale też jakie działania już wdrożyliśmy, bo to są nasze atuty i kompetencje oraz budowanie wizerunku fachowego dyrektora. No i generalnie nie róbmy sobie pod górkę, działajmy razem dla dobra dzieci. To było już wcześniej powiedziane, że to jest nasz wspólny cel. A ta dziewiątka z kropeczkami, tak dobijając szybciutko do brzegu, to jest obszar dla was, więc jeśli macie jakieś swoje praktyki, które tutaj nie wybrzmiały, a chcielibyście się podzielić z innymi dyrektorami, to myślę, że na czacie może to właśnie się pojawić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przepraszam za to przyspieszanie. Bardzo prosimy o wpisy, jeżeli państwo możecie. To wydłużenie, mamy jeszcze kilka wątków. Jeżeli pozwolicie, ja będę się starał ingerować w wypowiedzi, przypominając, że zbliża się czas. Mam nadzieję, że to nie przeszkodzę w tym wywodzie. Tomku, jak u ciebie z tym samostanowieniem? Na ile wy jako powiat szanujecie to prawo szkół do samostanowienia i ich kreatywność, skłonność do tego, żeby kształtować swoje społeczności tak, jak chcą? Może jedno zdanie do wypowiedzi Asi, bo oczywiście rozmawialiśmy wcześniej na temat tutaj prezentowanych naszych poglądów. Powiedziałbym, że się w 99,9 zgadzam z Asią. To, co tutaj przygotowałem w tych slajdach, to jest sedno tak naprawdę relacji między organem i podmiotami organu, bo oczywiście radni i inne podmioty, które są związane z organem, są istotne w budowaniu tych wzajemnych relacji. Jeżeli chodzi o ten temat, który tutaj teraz poruszamy, czy tak naprawdę dobre praktyki samodzielności i samostanowieniu szkoły, to chciałbym powiedzieć, Przemku, o negatywnych rzeczach. Ja wiem, że są dobre, ale czasami rozumiem. Są niedobre, a one też są dobre, jak się wie, że są niedobre. Trochę zamieszałem, ale teraz... Ale zrozumiale. Zrozumiale. Powiem Państwu, rzeczywiście tak ustaliliśmy, że powiem troszkę o negatywnych, z którymi się ciężko zgodzić. Otóż w mojej pracy, czy to była praca w kuratorium, czy to była praca teraz w organie prowadzącym, spotkałem się z negatywnymi przykładami, które głównie organy, właśnie stanowiące organy IOTST, stosowały wobec placówek, wobec dyrektorów. Powiem Państwu tutaj o
dwóch takich przypadkach. Jeden przypadek to jest taki przypadek, gdzie w jednej z gmin, a pewnie dotyczy to wielu, z tego co wiem, jest sytuacja taka, że wójt, burmistrz zatwierdza praktycznie każdy wniosek nauczyciela o pracę, o cokolwiek. Taka informacja jakby przechodzi najpierw przez organ, potem wędruje do dyrektora. Ciężko się zgodzić z taką sytuacją, ale ci dyrektorzy w tych organach praktycznie ruchu żadnego nie mają. Mówię tutaj o czymś, co oczywiście jest istotne, co dotyczy pewnej samodzielności, a samodzielność dyrektora to też jest samodzielność szkoły. W innym organie jest tak, że jakiekolwiek projekty pisze organ i zaprasza do projektów, do ich realizacji wybrane placówki oświatowe, których tam ma kilka. Też bardzo nieciekawy przypadek, gdzie tak naprawdę zabita jest inwencja tych dyrektorów. Dyrektorzy nie konkurują między sobą, a konkurencja jest ważnym elementem, jeżeli chodzi o podnoszenie jakości. Inny przypadek, gdzie, i to pewnie jest bardzo często, coraz częstsze, gdzie organ, w tym wypadku osoba, która się zajmuje z zarządu, czy to wiceprezydent, czy załóżmy wicestarosta, czy wicewójt najczęściej, albo naczelnik oświaty, akceptuje lub nie każdą fakturę, która przychodzi na daną jednostkę, pomimo oczywiście, że ten plan finansowy dla tych jednostek został uchwalony w ramach oczywiście planu finansowego danego JST, no i powinien być realizowany. Jedynym jego realizatorem powinien być dyrektor tej placówki. Przypomniało mi się, jak kiedyś zostałem poproszony przez jedną z moich znajomych pracując w kuratorium, abym dokonał analizy w pewnej gminie, tam gdzie ta osoba była wójtem, dlatego że mieli bardzo niskie wyniki w nauce, które się utrzymywały przez kilka lat. Dokonałem tej analizy, tak wiadomo, na potrzeby pewnych zmian, które tam chciały być wprowadzone i powiem Państwu, co się okazało. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to to, że dyrektorzy nie mogli żadnych decyzji w sprawie szkół podejmować. Wszystko podejmował organ i to była wina akurat tej osoby, która tam to nadzorowała. Druga rzecz, nie było żadnej współpracy z rodzicami, bo rodzice nie mieli na nic wpływu. I okazało się, że nie było motywacji uczniów, ani motywacji dyrektorów, a przez to i nauczycieli, do tego, żeby podnosić jakość pracy szkoły. Ja mówię tak może takimi sloganami, ale Państwo rozumiecie, o co chodzi, bo to jest takie słownictwo edukacyjne. I to te negatywne przykłady, o których dzisiaj chciałem powiedzieć, często zabijają tą edukację w danej jednostce. No to powiem Państwu, że u mnie tak nie ma. U mnie jest przede wszystkim rozmowa, kontakty. Mówiła tutaj Asia o uczłowieczeniu organu prowadzącego i organu nadzoru. Przypomina mi się sytuacja, jak pierwszy raz szedłem do kuratorium, nogi mi się troszkę uginały, bo w ogóle nie wiedziałem, czego się spodziewać. Okazało się, że tam też pracują ludzie i to bardzo często dosyć kompetentni, którzy mogą udzielić dobrej pomocy, a więc relacje z wizytatorami, którzy są odpowiedzialni za pracę tej danej placówki są bardzo istotne i oczywiście z osobami z organu prowadzącego utrzymywanie dobrych relacji osobistych jest bardzo istotne. Ale powiem Wam o bardzo ważnej rzeczy, która często jest w ogóle pomijana. Pytanie, skąd organ prowadzący czerpie informacje o danej placówce oświatowej? I proszę Państwa, różnie to będzie w różnych gminach, w różnych JST. I okazuje się, że oczywiście będą to jakieś dokumenty, które bardzo często stanowią taką podstawę. To mogą być wszelkiego rodzaju raporty, poprzednio były ewaluacyjne, ale są inne. Wiadomo, że składają dyrektorzy takie raporty do JST, który przedstawia stan oświaty. Ale proszę Państwa, to są też inne sprawozdania, bardzo często składane do innych instytucji, do których wiedza jest również dostępna i organ takiej informacji zaciąga. Po trzecie, proszę Państwa, lokalne media. Bardzo często okazuje się, że jak wiecie, media lubią pisać o sensacjach, a więc trzeba dbać o dobry wizerunek danej placówki, dlatego że jest to bardzo duże źródło informacji
pozyskiwanych przed JST. No i proszę Państwa, kolejna rzecz, źródło nieformalne, opinie osób trzecich. Bardzo istotna również sprawa, która czasami determinuje, proszę Państwa, w ogóle postrzeganie danego organu. Dlaczego o tym mówię? Ano mówię o tym dlatego, że Asia mówiła o bardzo ważnej współpracy na przykład z radnymi. Ja tu bym poszerzył, bo wiadomo, że w gminach to są i sołtysi, i różni, nie wiem, ksiądz może być takim podmiotem i wiele, wiele innych. Otóż okazuje się, że te osoby mają bardzo dobre często relacje towarzyskie, które przekładają się na potem relacje organu prowadzącego właśnie z dyrektorem, czy na postrzeganiu tej placówki. I na te aspekty chciałem Państwu zwrócić tak pokrótce uwagę. Wiem, że tak czas szybko biegnie, ale myślę, że tak wrzucając kamyczki cztery, coś na coś zwróciliśmy uwagę. Dziękuję Ci, Przemku. Bardzo dziękuję, ale jeszcze też mam dodatkowe pytanie. Jakbyś mógł zdaniem lub dwoma odpowiedzieć. Zacząłeś od tych trudnych przypadków, takich momentów, kiedy to samostanowienie jest jakby trochę zawłaszczane przez organ prowadzący i powiedziałeś, że u Ciebie tak nie jest, tak. Ale co byś poradził dyrektorowi, który, czy też dyrektorce, która styka się z taką postawą ze strony organu? Ja wiem, że można tu wywód cały wywieźć, ale coś takiego najważniejszego. Jeżeli ta samodzielność, która jest zadeklarowana, zapisana w prawie, nie jest szanowana, co ma zrobić taki dyrektor? Dobre pytanie. To zależy, w jakim kontekst jest ważny w danym momencie. Jeżeli macie trudną sytuację w gminie, tak, w danej gminie oświatową, finansową, tak, może ona wynikać na przykład z niskiej liczby uczniów w placówce, a więc ze zbyt rozbudowanej sieci, to będzie organ dążył do zmiany tej sieci. Tu uważam, że da się oczywiście to obronić, ale wchodząc tylko i wyłącznie w konflikt z organem i są takie przypadki, ale najczęściej tak naprawdę dyrektor jest i szkoła przeważnie jest na straconej pozycji, no bo ekonomia będzie rządzić, jeżeli jest sytuacja, że tych uczniów jest mało. No tak, to jest kwestia takiego interesu finansowego. Są sytuacje, kiedy bardzo ciężko będzie wam robić. Jeżeli jest finansowa sytuacja ciężka, ogólnie organ, to trzeba, uważam, dogadać się, czy rozmawiać, bo są okresy, kiedy można zaciągnąć pasa, ale też nie da się tego prowadzić na przykład przez cały, nie wiem, pięcioletni cykl dyrektorowania, gdzie cały czas mamy odcinane te środki i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie w ogóle budować. Trzeba... Czyli tak jak mówiła Asia, rozmawiać po prostu. To znaczy ja bym tutaj nawet powiedział szerzej, brać udział w debatach. Dlatego, że ja potem też chciałem powiedzieć... Angażować się. Po prostu dyrektorzy też muszą coś znaczyć, żeby mieć wpływ na relacje i mieć wpływ na to, co się dzieje, jak jest kształtowana polityka danego organu, polityka oświatowa. Jasne, dzięki. Wiem, że to nie wyczerpuje tematu, ale chciałem też ten wątek, pewnie ważny dla niektórych z naszych słuchaczy, poruszyć. Marcinie, jak, na ile ty się angażujesz we współpracę ze szkołami osobiście, też jako wójt, a gdzie stawiasz te granice, że to już jest sprawa dyrektorów, to oni decydują, mają być samodzielni? A tutaj w dyskusji wiele ciekawych wątków się pojawiło. No wiem. Może mi się uda, ale jakby zacząłem od początku. Było powiedziane, że wszędzie są ludzie i to pewnie wiele rzeczy, wiele tych kwestii zależy od tego, jacy to są ludzie, jakie mają kompetencje społeczne, interpersonalne. Ja do tego zaraz dojdę, jak u nas to wygląda. Natomiast też przynajmniej powiedziałeś, żeby szkoła była taka, jaka chce być. A często nie jest. I pytanie dlaczego? Bo są jakieś bariery. Teraz pytanie, co z tymi barierami robimy? Jak je traktujemy? Czy to są takie bariery, które nas ograniczają? Czy te bariery traktujemy jako wyzwania? I ja bardzo często słyszę w całej Polsce, nie tylko ze szkół, ale i z samorządów, takie narzekanie, że właśnie nic nie możemy zrobić, bo brakuje pieniędzy, nie warto nic zrobić, albo nie można nic zrobić, bo przepisy są złe, dzieci się nie chcą uczyć, albo ludzie się nie angażują i tak dalej, i tak dalej. I bardzo często jest tak, że tak właśnie skupiamy się na tych ograniczeniach i wyciągamy wniosek, no skoro tak jest, nie możemy nic zrobić, bo to nie od nas zależy, tak? Bo ktoś inny coś źle zrobił i no, my jesteśmy ofiarą tej sytuacji. Czyli żebym cię dobrze zrozumiał, problem polega na tym,
że zdarza się, że szkoły nie chcą być jakieś, tylko bardziej koncentrują się na tym, czego nie mogą. Nawet nie powiedziałbym, że szkoły, tylko konkretne osoby. Tak? Konkretne osoby. Czy wójtowie, czy dyrektorzy, czy nauczyciele, bo to zależy, to jest tak indywidualne podejście. I u mnie było podobnie. To znaczy ja, jak zostałem wójtem, to przez wiele lat, co roku praktycznie, bo czasami dwa razy w roku jeździłem na różne kongresy samorządowe. I jak kongres trwał dwa dni, to jeden dzień rozmawialiśmy o edukacji. Ale zawsze były trzy tematy. Te same. Że za mało pieniędzy jest w oświacie i że rząd powinien dawać więcej pieniędzy. Drugi temat był taki, że karta nauczyciela jest zła i że trzeba ją zlikwidować, bo tutaj ogranicza działania. No i trzecie, że podstawa programowa jest zła. No i tak co roku jeździłem i co roku to samo było i się nic nie zmieniało. I tak naprawdę no, wchodziliśmy w takie role, wchodziliśmy jako samorządowcy, czy wchodzimy nadal w rolę ofiar i tylko narzekamy, a nic nie robimy z tym. I ja zmieniłem swoje podejście i zamiast skupiać się na tym, na co nie mam wpływu, no bo nie jestem w stanie zmienić ustawy ani zwiększyć finansowania oświaty, skupiłem się na tym, na co mam wpływ. Na to, co się dzieje w szkole, jakie są moje relacje z dyrektorami. I tu każdy wójt ma naprawdę bardzo duże pole możliwości, bo mamy władzę, mamy pieniądze, mamy odpowiednie zasoby i możemy wesprzeć szkoły w tym procesie zmian. Natomiast ta gotowość musi być też z drugiej strony. Myślę, że w tych relacjach to też dyrektor musi trochę sobie tej władzy wywalczyć. Tak? Bo to jest taki proces, gdzie z jednej strony musi pojawić się zaufanie, z drugiej strony musi być odpowiedzialność. Oczywiście są takie ograniczenia zewnętrzne, na przykład finanse. No to zawsze, to każdy człowiek ma większe potrzeby niż możliwości. Tego nigdy nie przeskoczymy. Natomiast ważne jest, żebyśmy sobie uczciwie o tym porozmawiali. Tak? Żeby wójt pokazał dyrektorom no, otwarte karty, jak wyglądają finanse całej gminy, jaka jest subwencja oświatowa, ile kosztuje szkoła, i tak dalej, żeby pokazać, jak to wszystko funkcjonuje. No niestety subwencja jest tak ustawiona, że preferuje duże oddziały. Tak, na przykład, no, ja nie ukrywam, że jako wójt dbam o to, aby oddziały były duże, no bo inaczej by nie było nas stać na funkcjonowanie szkoły. Ale są takie obszary, gdzie jestem otwarty, czy, tak, na różne rozwiązania. Na przykład, nie wiem, dyrektorzy stwierdzili, że potrzebują psychologów, okej. Okay. Lekcje z uważności, okej. Okay. Po prostu wiele rzeczy można zrobić za niewielkie pieniądze fajnych albo za same pieniądze. Więc naprawdę jest sporo rzeczy, które w ramach tych swoich jakby ram zewnętrznych możemy zrobić, tylko właśnie musimy to dobrze sobie przegadać. Na przykład jako wójta mnie w ogóle nie interesuje, na co dyrektor wydaje wydatki bieżące. Znaczy mnie interesuje kwota łączna, tak? No tu w całym urzędzie. Każdy kierownik jednostki przedstawia plan na przyszły rok. Zwykle robimy tak, że to, co było w tym roku, plus jakieś tam, nie wiem, 2-3% na inflację. No w tym roku, w zeszłym roku była inflacja prawie 8%, ale no ten wskaźnik wzrostu nie jest taki duży. I co dyrektor za to kupi, to już jest jego sprawa, bo on bierze za to odpowiedzialność. No właśnie, ta odpowiedzialność też jest ważna. Jeżeli dyrektor ma ten budżet, to nie może przyjść do mnie na koniec roku i powiedzieć, że zabrakło mu na ryzy papieru. Tak, bo ja powiem, no okej, no skoro był ten budżet i było wydane na coś, co moim zdaniem nie było potrzebne, a dyrektor uznał, że to jest potrzebne, no to teraz on musi jakoś te pieniądze znaleźć na tą ryzę papieru przy sobie. Więc tutaj to jest ciągła taka relacja. I w tych relacjach ważna jest ta odpowiedzialność, o której mówiłem, ale też z mojej pracy wynika, że bardzo ważna jest otwartość, żebyśmy szczerze rozmawiali ze sobą na takim poziomie, no, naprawdę, że mówimy sobie wszystko. Mówimy też sobie o rzeczach, które nam się nie podobają. Wyjaśniajmy sobie wszystkie jakieś takie animozje. U nas to się odbywa w ten sposób, że my robimy takie narady i zwykle zaczynamy od tego, co u was słychać. Tak? Czyli moi pracownicy urzędu, czyli pani sekretarz, ja, ewentualnie zastępca, mówimy co u nas, dyrektorzy mówią co u nich. Ale nie tylko chodzi o to, żeby mówić co w szkole, ale też chodzi o to w ogóle, jakie problemy mają, co ich trapi. To buduje relacje i otwartość. Też wydaje mi się, że dyrektor ogólnie jest w bardzo trudnej sytuacji. To jest bardzo trudna funkcja, bo na tą osobę dyrektora wpływ mają różne oczekiwania. Oczekiwania rodziców, dzieci, nauczycieli, kuratorium, wójta, radnych. No, naprawdę jest wiele osób, wiele różnych instytucji, które coś od dyrektora chce i on to musi wszystko pogodzić. Natomiast wydaje mi się też z drugiej strony, że kluczowym zadaniem dyrektora, tak jak każdego menadżera, tak samo jak wójta,
jest zbudowanie dobrego zespołu. Czyli to powinno być najważniejsze w szkole, żeby dyrektor zbudował sobie dobry zespół. Tego wydaje mi się, że wielu szkołach brakuje. Mi na przykład w mojej pracy pomogła taka koncepcja 5 dysfunkcji pracy zespołowej Patryka Lencioni. Tutaj polecam taką książkę, tam jest taki test, gdzie można zrobić sobie, sprawdzić, na jakim poziomie jesteśmy. I tam zaczyna się przeszkód zaufania, czyli najpierw musi być zaufanie, żeby w ogóle była współpraca członków zespołu. Potem jest obawa przed konfliktem, potem jest brak zaangażowania, potem jest unikanie odpowiedzialności i dopiero na końcu tym piątą dysfunkcją jest brak dbałości o wyniki. Więc tak jak mówiłem, tutaj jak przyglądam się pracy szkoły, to wydaje mi się, że te mechanizmy są bardzo podobne, czy mówią o urzędzie, czy innej organizacji, czy właśnie w szkole i tak bym to widział. Czyli stawiasz na otwartość. Relacje, otwartość i na samodzielność, ale powiązaną z odpowiedzialnością. Tak, i dobre też uzgodnienie wzajemnych relacji, znaczy uzgodnienie obszarów, w których, tak jak mówię wprost, co mnie interesuje, na co chcę mieć wpływ. Dyrektorzy też mogą się z tym zgodzić lub nie, no też to wszystko podlega dyskusji, tak? Ale warto to, żeby sobie przegadać, ustalić i wtedy każda strona wie, czego wzajemnie od siebie oczekuje. To ułatwia bardzo współpracę. Dzięki. Przechodzimy do następnego wątku. Istotne punkty styku interesów w szkole. Tak jak powiedziałem, no wszyscy mamy ten sam interes, czyli jak najlepiej uczyć uczniów, jak najlepiej organizować ich uczenie się. No ale te priorytety są pewnie różne. Jak te różnice chcielibyście opisać? Od Tomka zacznę. Może przygotowałeś slajd. Slajd, tak. No dokładnie, ja jakby zastanawiając się nad tymi punktami styku interesów tak naprawdę dyrektora i organu prowadzącego, bo tutaj na tym się skupiłem, wypisałem sobie tutaj kilka takich, wydaje, ważnych aspektów, bo one determinują tak naprawdę trochę pewne działania i dyrektora, i organu prowadzącego. I zauważcie Państwo, że wokół się tego będą kręcić. Tu zresztą Marcin Wójt powiedział, ta dyskusja nad finansami jest zawsze ważna, ale nie musi być najważniejsza, ale ona jest i każdy organ prowadzący, czy każdy nawet radny, który uchwala budżet z czasem, zastanowi się, jak funkcjonuje, skąd te pieniądze wziąć, czy nie trzeba dokonać pewnych jakichś innych rozwiązań, dlatego że pieniędzy na jednostki oświatowe zawsze brakuje. Pytałeś mnie, Przemku, jak u mnie to wygląda, jeżeli chodzi o finanse. My mamy taką zasadę, ze względu na moje może doświadczenia, że ustalamy budżet dla jednostki i dyrektor jest odpowiedzialny za jego realizację. Uważam, że dyrektorzy powinni dysponować tutaj dosyć dużą kompetencją, ponieważ odpowiadają jakby za ogólny stan danej jednostki. To nie jest tylko pensja dla pracowników, to jest również wygląd tej placówki, to są również zakupy środków dydaktycznych. Dyrektor musi rozważyć w związku z tym, jakimi dysponuje środkami, jak to po prostu rozdysponować. Po drugie, trzeba pamiętać, że organowi prowadzącemu zależy na tym, żeby szkoły dużo oferowały. Czy to będą szkoły ponadpodstawowe, wiadomo, gdzie chodzi o pozyskanie uczniów, a co się wiąże z tym dla organu, to są pieniądze, bo pieniądze przychodzą wraz z subwencją. Ale jeżeli chodzi o już na poziomie gminy, gdzie są szkoły podstawowe, również ta oferta jest o tyle istotna, że rodzic, uczeń dzisiaj tą szkołę może wybierać. A więc ta współpraca tutaj na tym polu, rozmowa, debaty różnego rodzaju, czy to na Komisji Oświaty, czy to na jakichś innych rozwiązaniach tego typu, jest bardzo istotna, by wskazać tak jakby ogólny kierunek, co my chcemy osiągnąć, jeżeli chodzi o ofertę naszych placówek. Kolejny temat to oczywiście ocena pracy dyrektora. Ona może ma, może nie ma wpływu, ma na pewne rzeczy bezpośrednio dla dyrektora wpływ. Ma wpływ na to, czy może na przykład być kandydatem w kolejnym konkursie, czy może być przedłużona kadencja w związku na przykład z tymi przepisami covidowymi. I ta ocena jest istotna osobiście dla dyrektora. Dlatego w tym kontekście ten poziom styku tu jest bardzo istotny, tym bardziej, że to organ tutaj szczegółową opinię
wydaje w sprawie dyrektora i tak naprawdę jest w kwestii dyskusji z organem nadzoru, jeżeli chodzi o ostateczną ocenę. Już nie wspomnę o wyborze dyrektora, dyskutujemy ostatnio nad prawem, które się ma zmieniać, zmieni się czy się nie zmieni, ale tak jakby każdy podmiot, który bierze udział w wyborze takiego dyrektora, chce mieć jak najwięcej kompetencji, tak? Czy to jest organ prowadzący, który chce mieć wpływ jak największy na dyrektora, na wybór tej osoby, bo on tak naprawdę realizuje pewną politykę danego organu, czy to będą nauczyciele, czy rodzice, czy już nie wspomnę o organie nadzoru pedagogicznego. Każdy ma swoje interesy, każdy chce mieć przewagę i każdy chce mieć wpływ na to, jak tego dyrektora się wybiera i kto nim będzie. Kolejna rzecz ważna, wynagradzanie. Wiadomo, że nie wiem, czy Państwo tutaj kiedyś robiliście takie analizy, mi się zdarzyło niejednokrotnie zrobić analizę wynagrodzenia dyrektora w stosunku do nauczycieli. Okazało się, że w tej piramidzie wynagrodzenia dyrektor wcale nie jest na samym czubku, tak? Dyrektorzy często, mimo że więcej pracują, bardzo często są gdzieś w środku tej piramidy, no może w jej górnej części, ale prawie rzadko na samym szczycie, a tak naprawdę przewodzą tej placówce i w mojej ocenie jednak trzeba doceniać jakby w tym obszarze, w tym punkcie styku tych dyrektorów i to jest zadanie organu prowadzącego, które musi jakby dowartościowywać tych dyrektorów poprzez środki finansowe, które przeznacza właśnie choćby na różnego rodzaju nie tylko dodatki, ale przede wszystkim nagrody. Kolejna rzecz to komunikacja. To, co tutaj mówił Marcin, bardzo ciekawie, że Masia również chodzi o to, żeby wypracować wzajemne relacje komunikacyjne, kanały komunikacyjne. Bardzo fajne pomysły, gdzieś kiedyś również słyszałem, ale tutaj też padały, mianowicie, nie wiem, wspólna grupa na przykład na jakimś komunikatorze, gdzie omawia się szybko ważne sprawy, podejmuje się ważne decyzje, wspólne debaty, te, o których mówił Marcin, które my też podejmujemy, ale na przykład wspólna realizacja projektów. Ja mówiłem o tej gminie, gdzie to gmina realizuje te projekty, a szkoły są zapraszane. Ale w jednostce, którą tutaj ja pracuję, my też realizujemy projekty wspólne. Jeżeli są takie jednostki, na przykład oświatowe, w naszym wypadku były to poradnie, które same nie mogły sobie pozwolić na realizację takiego projektu, choćby z Erasmusa, gdzie tym podmiotem, który jakby był takim inicjatorem, jest właśnie powiat. Ale często jesteśmy zapraszani do realizacji przez szkoły, które mają możliwość realizacji tych projektów. I to jest też obszar bardzo fajny do współpracy i do budowania tych relacji. No i jeszcze ten ważny aspekt, mianowicie udział dyrektorów w procesie podejmowania decyzji dotyczących polityki oświatowej danej gminy. Jeżeli, tak jak powiedziałem, nie ma zaangażowania tych podmiotów, ja mówię udział dyrektorów, a tak naprawdę jest to również poprzez dyrektorów oczywiście udział nauczycieli w tym procesie, to uważam, że to będzie prowadziło do tego, że szkoły się po prostu będą kurczyć w cudzysłowie, będzie te relacje się będą psuć, a jednocześnie będzie to doprowadzało do sytuacji takich właśnie braku zrozumienia tych podmiotów. I jeszcze chciałem się odnieść króciutko do bardzo ważnego aspektu, mianowicie wpływu organu prowadzącego na... Ale króciutko, Tomku. Tomku, ale... Wiem, że to ważne. No właśnie, to są takie ważne rzeczy, bo ja akurat, tak jak powiedziałem, u mnie w jednostce taki wpływ jest oparty o tą zasadę, którą Państwu tu przedstawiłem, czyli tak naprawdę dyrektor ma wyłączną kompetencję w zakresie podejmowania decyzji o zatrudnieniu. Raczej nie staramy się wpływać w ogóle na decyzje dyrektorów, bo dyrektor za jednostkę odpowiada. Ale Państwo wiecie, że są obszary, gdzie rzeczywiście organ nadzoru czy organ JST musi się to w tym kwestii wypowiedzieć i często wykorzystuje tę pozycję, choćby przy zatwierdzaniu arkuszy organizacyjnych w procesie szkoły. I taki dyrektor naprawdę ma bardzo trudny problem, jeśli wójt, burmistrz, starosta powie mu: słuchaj, nie podpiszę ci tego arkusza, bo mi się tu nie podoba Kowalski czy Nowak. To jest oczywiście bardzo trudny problem i powiem Państwu, jak przewiniesz dalej slajd, powiem Państwu, bo troszkę też się zajmuję prawem oświatowym, bym powiedział nawet nie troszkę, tylko od lat się zajmuję, może się zdarzyć, że Wam organ nie zatwierdzi takiego arkusza. Teoretycznie zgodnie z prawem jest tak, że ten organ może nie zatwierdzić, jeśli coś jest niezgodne z prawem. Ale zdarzają się przypadki, że nie zatwierdzi, dochodzi do konfliktu,
a wiadomo, że taki dokument jest podstawowy, jeżeli chodzi o, kwestię dalszego procedowania, że tak powiem, uruchamiania nowego roku szkolnego. Bez zatwierdzonego takiego arkuszu praktycznie jest to plan finansowy, więc takiego działania czasami może po prostu nie być. To tak, wiem, że czas mi się skończył i bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Zależy mi po prostu na tym, żeby jeszcze Marcin i Jasia mogli coś powiedzieć. Wracając do tego punktu, istotnych punktów styku interesów w szkole. Marcinie, jak ty widzisz te szukanie tej zbieżności w wypadku różnic priorytetów? Tak, no myślę, że z punktu widzenia wójta dla mnie dwie rzeczy są ważne. Pierwsza, o której już mówiłem, to finanse, bo z jednej strony oświata jest najważniejsza, edukacja jest najważniejsza, ale z drugiej strony, jak już mówiłem, no, mam też pewne ograniczenia. Tak? Jeżeli wiem, że i więcej trzeba będzie dokładać do szkoły, tym mniej będzie można robić innych zadań. Tak? Więc tutaj trzeba znaleźć jakiś balans i od tego się nie ucieknie. Więc dlatego zawsze finanse były dla mnie ważne. A druga rzecz chciałbym, żeby szkoła uczyła kompetencji. I w sumie tak naprawdę więcej rzeczy by mnie nie interesowało w szkole. Tutaj jestem gotów dać pełną autonomię dyrektorów, żeby to się tak działo. Natomiast zastrzegam sobie też taką rolę osoby, która się przypatruje, coś podpowiada, na którą dyrektorzy mogą prosić o wsparcie, jakieś porady i tak dalej, i tak dalej. Ważne jest też takie wspólne szukanie takich kwestii problemowych. Na przykład u nas, jeśli chodzi o finanse, był taki problem, że szkoła była obsługiwana przez Centrum Usług Wspólnych, które było zrobione w urzędzie. I taka była podwójna zależność, że z jednej strony skarbnik jakby w kwestiach finansowych, dyrektor podlegał skarbnikowi w kwestiach finansowych, a z drugiej strony no, dyrektor teoretycznie miał podwładne księgowe, które pracowały w urzędzie, ale to się nie sprawdzało. To sprawiało, że ta relacja między dyrektorem a skarbnikiem była nierówna. Taki przykład, że no, skarbnik chciał, żeby przygotować budżet, bo to dyrektor siadał i liczył, a nie miał danych finansowych, nie miał tych wszystkich, nie miał swojego księgowego. Tak, więc potem to było wielokrotnie poprawiane, nie spełniało to oczekiwań, rodziło wzajemną frustrację. Więc doszliśmy do wniosku, że to nie jest dobry układ i księgową jedną z urzędów przystąpiliśmy do szkoły, żeby wzmocnić pozycję dyrektora, żeby dyrektor miał swojego pracownika, który ma kompetencje księgowe i finansowe. Dzięki temu ma większą odpowiedzialność, ma większą decyzyjność i to się sprawdziło. Jeśli chodzi o inne rzeczy, to wydaje mi się, że wszystkie problemy można rozwiązać, tylko właśnie trzeba porozmawiać. Mieliśmy wiele takich historii. Ja jestem taką osobą, która no, lubi zmiany, lubi wdrażać jakieś innowacyjne rozwiązania i czasami dochodzi do konfliktów. I pamiętam taką historię, że mieliśmy utworzyć oddział przedszkolny w szkole, ale stwierdziliśmy, że jednak nie zrobimy oddziału przedszkolnego, tylko świetlicę środowiskową, zupełnie inne rozwiązanie. To był problem, bo jedna nauczycielka w arkuszu była przewidziana właśnie do tego działu przedszkolnego, którego miał nie być. No i zostałem zaproszony na spotkanie. Była ta nauczycielka, była dyrektorka, była pani prezes tutaj powiatowa Związku Nauczycielstwa Polskiego. No i przedstawiliśmy swoje jakby stanowiska. No, powstał konflikt, ale okazało się, że pani z ZNP znalazła inne rozwiązanie. I okazało się, że można to inaczej zrobić. I tak rzeczywiście zrobiliśmy. Więc dialog, rozmowa, wzajemne poznanie swoich oczekiwań no, sprawia, że dzieją się cuda i nawet trudne decyzje czasami można, czy może trudne zmiany dla niektórych, można wdrożyć trochę inaczej, tak, żeby cele zostały osiągnięte. Wiem, że czasu jest mało, to można po chwilę w tym pytaniu to byłoby wiem, wszystko, bo o finansach ja wiem dużo wcześniej. Też. Ale zależy mi na tym, żeby ktoś z Was, może Ciebie spytam, albo Tomek, albo Ty Marcinie, wypowiedzieli się na temat tego niepokoju związanego z bieżącą sytuacją. Czy Wy moglibyście powiedzieć jakieś jedno uspokajające zdanie, uspokajające w sensie praktycznym, dla tych dyrektorów, którzy biorą udział w tej debacie albo słuchają głosów na temat zmian w prawie oświatowym i się bardzo boją tego, że rzeczywiście, żeby zrobić cokolwiek, będą musieli nieustannie słać pisma do kuratorów, a potem 2 miesiące czekać na ich
odpowiesz. Czy tu można powiedzieć coś optymistycznego? Ja mam takie podejście, chociaż pracuję w administracji, że lepiej przepraszać niż pytać. Okej. Okay. Mogę coś powiedzieć, Przemku. Dobra, ale niech to skończy. Bo oczywiście administracja i ryzyko to jest jakby, to są przeciwieństwa, ale wydaje mi się, że i w szkołach, i właśnie w urzędach zbyt mocno skupiamy się na różnego rodzaju konsekwencjach potencjalnych kontroli. Boimy się ryzyka. Boimy się lepiej przeprosić niż prosić. Niż pytać. I wydaje mi się, że to może być podobne. Oczywiście no, te zmiany no, są niepokojące, natomiast pytanie, no, każdy musiał sobie z dyrektorem sam odpowiedzieć, na ile te zmiany wpłyną na jego funkcjonowanie. Tak? Czego nie będzie mógł robić, co do tej pory robił? Czy rzeczywiście tak, jest coś takiego? Bardzo, żeby spojrzeć na to od strony konkretu. Tak, konkretu, a może jeszcze inaczej, być może da się zrobić to samo co do tej pory, trochę w innej formie i tak, żeby to było zgodne z tymi nowymi przepisami. Okej, tak, bardzo dziękuję. Takie tutaj polecał. Dobrze to brzmi. Tomku, dwa zdania. Dwa zdania. Powiem tak, z punktu widzenia byłego pracownika kuratorium, współczuję kuratorom i byłym i wszystkim pracownikom w kuratorium, którzy zostaną zasypani przez wcale nieograniczoną liczbę wniosków z setek, a czasami tysięcy szkół dotyczących tego, czego wiemy, czy bo to mówisz o zmianie, którą jest proponowana przez pana ministra Czarnka. W mojej ocenie powinien być zapis jeszcze w tym prawie, że jak kurator się nie wypowie, to znaczy, że jest to pozytywnie rozpatrzone, bo obawiam się, że będzie bardzo ciężko po prostu rozpatrzeć te wszystkie wnioski. Dyrektorzy rzeczywiście będą czasami w sytuacji, gdzie... A zresztą taka domyślna jest, jak nie ma wyrażenia sprzeciwu, to tak, znaczy nie można. Tak? W kodeksie postępowania To jest taka pierwsza rzecz, która mi się nasunęła. Druga, to co mówił Marcin, myślę, że tu musi rządzić praktyka i pewne w mojej ocenie też ustalone zasady, które dane kuratorium w jakiś sposób ustali, bo to, że zapisy tych przepisów są bardzo ogólne, to po pierwsze i tutaj będą bardzo ważne tak jakby kierunek, który przyjmie kurator. Trudno mi powiedzieć, bo też wiadomo, że te kuratoria są różne. Jasne, kuratorzy mają swoją politykę. Kontrowersyjni, którzy mniej. Życzę, żeby trafić na tych, którzy są mniej, że tak powiem, w tej kwestii kontrowersyjni. Ja mam wrażenie, że to jest trochę podobny głos do głosu Marcina, czyli żeby lepiej przepraszać niż pytać. Okej, Asiu, a ty jakbyś na to spojrzała? Znaczy ja może pokrótce, bo dosyć już czas nas goni. To jak sobie myślę o moim kuratorium, no to co chce ode mnie kuratorium? Chcę wyników, na których też mi zależy. Chcę, żebym działała zgodnie z przepisami, zgodnie z polityką oświatową. Jestem w stanie to zrobić, żeby nie było skarg. Troszkę mam na to wpływ, jeśli jest możliwość, żebym rozmawiała z rodzicem czy z kimś, kto jest skarżącym. I generalnie mówi się o tak zwanym świętym spokoju. Organ prowadzący też w zasadzie chce mieć święty spokój z moją szkołą. Niech są dobre wyniki, dobry PR. Ten PR szeptany najlepiej się w społeczności lokalnej sprawdza. Żeby zapewniła bezpieczeństwo i domknęła budżet, co też jest w moim interesie. No a co ja chcę? Też chcę świętego spokoju, ale po to, żeby móc rozwijać uczenie się uczniów. I tutaj Marcin wspominał o kompetencjach proinnowacyjnych, które też u mnie w szkole się rozwija, dzięki też Szkole dla Innowatora, w której jestem trenerką. I tak naprawdę to się wszystko wpisuje i w politykę oświatową, w przepisy, w mój plan nadzoru, w wizję rozwoju szkoły, wizję szkoły. W związku z tym ja razem z Radą Pedagogiczną stawiam sobie ten cel, ujmuję go w nadzór pedagogiczny, który tworzę nie dla kuratorium, tylko dla szkoły, ale jest on zgodny z polityką oświatową. W związku z tym to jest właśnie takie unikanie wojny, negocjowanie gdzie trzeba, a przede wszystkim szukanie kompromisów, szukanie rozwiązań, a nie łamanie głowy nad tym, że czegoś się nie da zrobić. Jeśli się w ten sposób nie da zrobić, to szukam innego sposobu. W którymś momencie organ prowadzący zakazał wejścia szkole w program. Akurat to był całościowy rozwój szkoły numer 2. Ja odczekałam pewien czas i za pewien czas weszłam do tego programu i to zrobiło bardzo dobrze szkole. I na podsumowaniu organ prowadzący stwierdził, że to był fajny program, ale nikt nie pamiętał z organu prowadzącego, że 2 lata wcześniej odmówiono mi, zakazano mi udziału w tym programie. Teraz już tego nikt nie robi. I mam możliwość, bo mam zaufanie organu i mam możliwość rozwijania szkoły w tym kierunku, w którym my razem z Radą Pedagogiczną chcemy. Ale zrobiłaś swoje. Zrobiłam swoje. Tego oporu. Mm-hmm.
Dziękuję bardzo. No oczywiście, tak jak już mówiliśmy, jesteśmy w straszliwym niedoczasie, bo już powoli nam się czas kończy, a mamy jeszcze jeden ważny wątek. Chciałbym Was bardzo prosić o skrótowość wypowiedzi na koniec, ale jednocześnie coś w rodzaju takiego podsumowania. Mamy tutaj o tym dbaniu o dobre relacje i potrzeby. Trochę już o tym mówiliśmy. Mam wrażenie, że w Waszych wypowiedziach te wątki się pojawiały. Zarówno u Asi w tych opiniach dyrektorów ze studium podyplomowego, ale też Marcin o tym wspominał i Tomek. Gdybyście mieli powiedzieć w paru zdaniach na podsumowanie, czego potrzebuje organ prowadzący albo kurator, gdybyś się Tomaszu odwołał do swojego doświadczenia związanego z pełnieniem tej funkcji, żeby te relacje były jak najlepsze między dyrektorem a organem. Marcinie. Moja koncepcja jest taka, że ja jako wójt, znaczy moim zadaniem jest to, żeby dbać o dyrektorów. Bo jeżeli ja będę dbał o dyrektorów, o ich potrzeby, to oni będą dbali o nauczycieli, a nauczyciele będą dbali o uczniów. I to staram się wdrażać. Jak mi to wychodzi, to pewnie by trzeba było zapytać dyrektorów mojej szkoły. Natomiast tak bardzo bym chciał. To, co a czego ty potrzebujesz jako wójt? No, dobrej współpracy, otwartości. Na co dobrze reagujesz? Na komunikację. To jest kluczowe, żeby właśnie to działało na otwartość. Strony. Tak, i też to też mi zależy na tym, żeby dyrektorzy, szkoła, nauczyciele traktowali samorząd jak partnera, który też chce uczestniczyć jakby w budowaniu docelowo w sukcesie, tak? Który będzie osiągnięty. Że my jesteśmy partnerem i czasami na tym brakuje tego, że nie jesteśmy angażowani. To, co było mówione tym, że na przykład ja chętnie bym chodził na jakieś lekcje do uczniów obywatelskie, czy chciałbym, żeby więcej było wizyt uczniów w urzędzie. Czasami taka akcja nam się udaje, na przykład z ochrony środowiska. Kiedyś zrobiliśmy, że cała szkoła pojechała na punkt selektywny zbiórki odpadów komunalnych na Sotowie Śmieci, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje. Tak, takie akcje, łączenie naszego potencjału i potencjału szkoły, żeby rozwiązać jakiś wspólny problem. Tak na bieżąco z takich dobrych też myślę rozwiązań to co było mówione, mamy grupę na WhatsAppie, gdzie szybko możemy się komunikować, bo bardzo często jest tak, że potrzeba jakiejś informacji na przykład na sesji czy na komisjach, radni nas pytają, piszę do dyrektorów, po chwili mam odpowiedź. Jeśli chodzi o komunikację, to oczywiście ona głównie się odbywa między wójtem a dyrektorami. To już mówiłem o tych naradach, gdzie sobie rozmawiamy o różnych rzeczach, budujemy relacje, ale też w zeszłym roku rozpocząłem takie narady z nauczycielami. Akurat 1 września zrobiliśmy po rozpoczęciu takie spotkanie, gdzie pojechałem do szkoły, usiedliśmy w klasie, ustawiliśmy sobie krzesełka w koło i ja zadałem jedno pytanie, co u Was słychać? I każdy nauczyciel mówił, co chciał o różnych rzeczach. I to było bardzo wartościowe spotkanie, bo ja też spojrzałem na problemy szkoły z innej perspektywy. I ustaliliśmy, nauczyciele też stwierdzili, że to dla nich było ważne spotkanie, że jednak ten kontakt bezpośredni wójta z nauczycielami też jest ważny. I ustaliliśmy, że chcemy tak na początku każdego semestru takie spotkania robić. I jeszcze, no dobra, to może tyle, bo wiem, że odpowiedź mi zostało na tydzień. Dziękuję. Tomku, w paru słowach, co najbardziej służy budowaniu dobrej relacji z organem prowadzącym, a też nadzorującym. Proszę włącz mikrofon. Poproszę mój slajd. A, dobrze, już go daję. Bo proszę Państwa, powiem tak. Dlaczego warto mieć dobre relacje z organem prowadzącym? No, jest szereg aspektów, które są dla dyrektora bardzo ważne. Urlopy, dodatki, nagrody, zniżki godzin plus inni funkcyjni w szkole. Każdy z dyrektorów... Czyli organ jest ważny. Organ jest ważny. Teraz, proszę Państwa, ja chcę powiedzieć przewrotnie. Te wszystkie rzeczy, o których Państwu tutaj napisałem, tutaj o tym dlaczego, ja uważam, że one powinny być wystandaryzowane w każdym organie. Bo jeżeli macie sytuację bardzo dobrych relacji i ktoś je nadużywa, to znaczy, że ktoś inny będzie miał relację z tym organem. Więc rozumiecie, o co mi chodzi. Czyli jeżeli w tych kwestiach, że każdy, kto ma dobre relacje, idzie, uzyskuje urlop wtedy, kiedy chce,
i to wynika tylko i wyłącznie z dobrej relacji, a nie z tak naprawdę z merytorycznych potrzeb i innych oczywiście, które nie powiem o pieniądzach, innych rzeczach, które są jakby istotne, a więc nierównego traktowania. Dlatego uważam, że w tych relacjach organ, dyrektor, te standardy powinny być wypracowane. Co do kuratorium, to też z doświadczenia powiem wam, to co Asia mówiła jest bardzo istotne, ale już wspomniałem o tym. Trzeba po prostu uczestniczyć również w życiu organu nadzoru. Trzeba, jeżeli jest taka potrzeba, to po pierwsze, jeśli się zwraca taki organ, bo na przykład organizuje coś, warto w tym uczestniczyć, bo to znaczy, że ktoś nas zauważył albo zauważy. A czasami trzeba również zgłaszać jakieś własne pomysły. To nic nie kosztuje. Macie swojego wizytatora, który jest odpowiedzialny za oczywiście jakiś obszar szkół, czy w zależności, czy to szkoły ponadpodstawowe, czy podstawowe, ale za ileś szkół, ta osoba jest osobą do kontaktu, a ona wam przełoży relacje dobre również z kuratorem lub z osobami, które są decyzyjnymi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Asiu, wiem, że ty masz też głos ze SPLO. Tak, tak. Na temat z kolei potrzeb dyrektorów w relacji z organami. I gdybyś mogła dwa słowa na koniec o tym. Dobrze. To jest właśnie nasz głos z drugiej strony, bo budowanie dobrych relacji, jeśli chodzi o szkołę, owszem, ale też my dyrektorzy mamy swoje potrzeby i tutaj korzystając z tego, że mamy wicestarostę i wójta, chciałabym właśnie wyartykułować te potrzeby. Nowo powołanym dyrektorom brakuje wsparcia. Tutaj taki pomysł jedna ze splowiczek podała, a gdyby mi dać takiego oficjalnie, pan burmistrz mówi, niech ten dyrektor z wyższym stażem, pani dyrektor Alicja, będzie taką mentorką dla ciebie, młody dyrektorze. Jeśli masz problem, zwróć się do niej. A żeby ta dyrektor Alicja z większym stażem wiedziała o tym i wtedy ta młoda dyrektorka, żeby mogła bez problemu się zwrócić o wsparcie, pomoc, wytłumaczenie zasad współpracy chociażby z organem prowadzącym. W drugim punkcie ja zwracam uwagę na wicedyrektorów, których chyba my jako dyrektorzy też troszeczkę zaniedbujemy, ale nasz organ prowadzący również. A przecież wydaje opinię pozytywną, negatywną, nie daj Boże, czy brak opinii, po to, żeby wicedyrektor był na stanowisku. Więc może jakieś spotkanie, konsultacje, dobre praktyki, żeby ten wicedyrektor też w organie prowadzącym zaistniał. No ale patrząc na punkt pierwszy, przechodzę do trzeciego, gdzie to realne wsparcie dyrektorów z długim stażem nadal jest potrzebne. Ja nie pamiętam już, kiedy mieliśmy spotkanie w moim organie prowadzącym. Wielu dyrektorów mówi ostatnio, spotkaliśmy się w organie prowadzącym 2 lata temu. A cykliczność tych spotkań powoduje, że najważniejsze sprawy gminy, szkoły możemy omówić. Wykorzystać też potencjał dyrektorów, którzy mają przecież. Więc myślę, że to są nieocenione możliwości komunikacji, rozwoju i żeby ten dyrektor nie zostawał decyzyjny wtedy, kiedy ma problem, tylko również decyzyjny, kiedy coś razem tworzymy. Tutaj też i wsparcie organu, jeśli chodzi o zmiany w prawie oświatowym, czy takie zmiany związane z gospodarowaniem mieniem, czyli typowo zarządcze. No ale biegnąc dalej, popatrzcie, punkt 4, informacja zwrotna organu prowadzącego na temat pracy dyrektora. Ja wam zacytuję młodą dyrektorkę, pisze tak, nie wiem co robię dobrze, nie wiem co mogłabym robić lepiej z punktu widzenia organu, tak naprawdę nie znam za bardzo oczekiwań organu prowadzącego, nie mam jak się do nich odnieść, wiem, że organ prowadzący oczekuje braku skarg i to wszystko co wiem. Poza tym mam cudowną panią burmistrz i całkiem niezłe relacje z referatem oświaty. Dużo udaje się dogadać i przegadać, może nie w kwestiach budżetowych, ale w innych już tak. Czyli myślę sobie proste spotkanie z informacją zwrotną od burmistrza, od starosty. Ja też nie pamiętam, kiedy takie spotkanie się odbyło i też mi ich brakuje. I punkt 5, już była mowa o tym, bo ty Tomek wspominałeś o tych relacjach, które są budowane. Sprawiedliwości i transparentności. Tak, ale tutaj, żeby dobre relacje z danym dyrektorem nie przysłaniały tego, żeby jednak organ prowadzący równo traktował wszystkie szkoły. Bo jeśli mnie się udało na przykład w tym roku, że tak powiem, wywalczyć pewne zajęcia dla młodzieży, jestem przeszczęśliwa, okazuje się, że dyrektorka sąsiedniej szkoły ma je od 3 lat. Więc pytanie, czy ja musiałam walczyć, negocjować? Byłoby mi lepiej dla współpracy z innymi dyrektorami również, gdybyśmy byli równo obdarzeni możliwością robienia zajęć dla młodzieży. No i dialog ze szkołą. Bo jeśli strategię rozwoju edukacji tworzy nasz organ prowadzący, to fajnie byłoby, żeby nas tam do tej współpracy też
ująć nas w tej współpracy. Jeśli w imprezach miejskich mamy uczestniczyć, jesteśmy otwarci, ale dobrze, żebyśmy jako dyrektorzy mogli też się włączyć w planowanie tych działań, żebyśmy wiedzieli, co moja szkoła ma zrobić. Również te projekty, pozyskiwanie środków na doposażenia, żeby nie było tak właśnie, że organ napisał coś i mówi, no mogę tobie dać, twojej szkole, albo nie dać, ale niekoniecznie jest to związane z moimi potrzebami. My akurat ostatnio z organem prowadzącym tworzyliśmy projekt, w ramach którego dużo myśmy mieli swojego wkładu merytorycznego i to się sprawdziło, bo te nasze potrzeby tak naprawdę były przelane na papier. No i zaniechanie praktyk rankingowania szkół. To jest coś, co nie robi dobrze. Tak jak stopnie w szkole, wystawianie ocen, którym jestem przeciwna, nie robią dobrze. Informacja zwrotna OK dla ucznia, dla nauczyciela, dla dyrektora również. Tak samo wystawianie metki i rankingowanie szkół przy okazji właśnie tych sprawozdań. Można to naprawdę w inny sposób zrobić, a jak widać, mocno to dyrektorów boli, choć akurat moja szkoła jest wysoko w rankingu, ale jestem przeciwniczką tego. No i sprawozdawczość papierowa. Jesteśmy już po czasie. Tak. Dwa zdania. Ja tylko powiem tak. Minister napisał jak najmniej papierów, ale w ślad za tym idą sprawozdania do organu prowadzącego. Ja wiem, że my pewne rzeczy musimy dla was zrobić, ale dobrze, żebyśmy wiedzieli, które i żebyśmy te papiery zebrali, bo skoro nauczyciel już tego nie robi, to żebym ja jako dyrektorka potem nie była zaskoczona i nie została z tym problemem sama. Także dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zastanawiam się, czy to nie była taka sytuacja, że akurat osoby z JST, które o to dbają i tak się nie zachowują, wysłuchały tego, ale zawsze warto, żeby ten głos dyrektorski też brzmiał. Być może będziemy mogli go gdzieś upowszechniać. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wzięcie udziału w tym spotkaniu. Znów mam poczucie poganiania na koniec, za co bardzo, bardzo przepraszam, ale liczę na to, że te relacje być może odrobinę łatwiej będzie budować po tym spotkaniu. Bardzo Wam dziękuję, a Ciebie, Asiu, jeszcze poproszę o dwa słowa, bo na koniec chciałbym przypomnieć dyrektorom o możliwości skorzystania z naszych studiów podyplomowych, właśnie tych, o których wspominałaś, o poglądach, przekonaniach, głosach uczestników. Jakbyś mogła dwa słowa powiedzieć na ten temat? Są to studia, które są bardzo praktyczne i rozwijające dla szkoły, ponieważ zajmują się przywództwem edukacyjnym. I trzysemestralne od tych trzech blokach związanych z uczeniem, z przywództwem edukacyjnym i ze zmianą, którą właśnie wdrażamy w czasie studiów, zmianą związaną z procesami uczenia. Jesteśmy bardzo blisko wszelkim nowinkom, kompetencjom proinnowacyjnym i autentycznego rozwoju i przygotowania uczniów do życia, w związku z tym i do zmian, które w szkołach muszą zajść. Także serdecznie zapraszamy na nasze SPLO. O całej ofercie CEO dla szkół, dla nauczycieli, dla dyrektorów, dyrektorek możecie Państwo przeczytać na naszych stronach, a ja bardzo serdecznie zapraszam na nasze seminarium, które będzie już 2 lutego, a wcześniej jeszcze będziemy mieli webinar. Ponieważ zamieniliśmy kolejność webinarium i seminarium ze względu na końcówkę roku szkolnego, ale to dostaną Państwo informacje w mailach i zaproszeniach. Bardzo prosimy śledzić korespondencję od nas. Jeszcze raz serdecznie dziękuję panelistkom, Joannie, Marcinowi i Tomkowi. Liczę, że będę mógł przy innych okazjach też zaprosić, bo taka rozmowa pomiędzy tymi środowiskami, które są zainteresowane szkołą, zawsze jest wzbogacająca i pokazuje inne perspektywy. Bardzo dziękuję i do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.